Znajduje się w Warszawie, w mieście stołecznym. Warszawa. Jest tutaj pewne tajemnicze miejsce. Pozostałościami bramy i furtki. Miejsce jest opustoszałe, wyludnione, nie ma tu nikogo. Miejsce większości warszawiaków, większości warszawiakom czy Polakom prawdopodobnie nieznane. Miejsce na totalnym uboczu. Ale najbardziej zastanawiające jest to. Czyżby to była szubienica? O co tu chodzi? Jakieś fundamenty? Proszę. A tutaj, zamiast hitlerowcy, powinno być napisane Niemcy. Bo Hitler był jeden. To jest takie zakłamywanie. Faszyści, naziści, hitlerowcy. Mówi się Niemcy, pisze się Niemcy. Hitler był jedną osobą. Ci wszyscy żołnierze nie byli jego rodziną. Poza tym Hitler nie był Niemcem, tylko Austriakiem. Niektórzy twierdzą, że austriackim Żydem. Mamy kolejne fundamenty tego tajemniczego obiektu. I idealnie usypane coś w kształcie prostokąta. I pozostałości jakiegoś muru. Dalszy pozostałości raczej muru. Proszę bardzo. Tajemnicze otwory.
i resztki jakichś zabudowań. No dobra, ale koniec już tych tajemnic. Teraz wam coś powiem na temat właśnie, na temat tego miejsca. Ta szubienica, co tutaj jest, to jest... Oczywiście znajdujemy się w mieście stołecznym Warszawa. Tak jak mówiłem, jest to szubienica na ulicy Mszczonowskiej w Warszawie. I tak. 7-8 października 1942 roku AK, czyli Armia Krajowa, przeprowadziła pierwszą dużą akcję, wysadzając Niemcom tory w kilku miejscach. Kryptonim akcji, uwaga, Wieniec. To jest kryptonim, był kryptonimem tej akcji. I dalej. Za to Niemcy powiesili więźniów Pawiaka. Szubienice zostały postawione w 5 miejscach. Została tylko jedna. To jest taki krótki, że tak powiem, element historyczny, żebyście chociaż coś tam, podstawy jakieś, zawsze możecie drążyć dalej. To już od was zależy. Tak pokrótce chciałem powiedzieć.
jakby ktoś chciał to miejsce odnaleźć, mogę wam podać najbliższy adres. Jest tam taka tabliczka. Jest to ulica Mszczonowska 10. I to jest ten obiekt, znajduje się naprzeciwko. Jeżeli by kogoś interesowało. Jest to miejsce, mówiąc krótko, historyczne. Jest miejscem pamięci i należy je uszanować bez jakichkolwiek czynów, wybryków. Bo tutaj niestety zginęli nasi, zamordowani przez niemieckiego okupanta. Już teraz rzutnę tą szubienicę. Niemcy oczywiście wykorzystywali te tory do swoich niecnych celów, mówiąc delikatnie. Miejsce jest w miarę zadbane, no jest pomnik ustawiony, szubienica ocalała, niestety reszta zniknęła, też się do tego oczywiście przyczynił. Jeszcze raz, Mszczonowska 10, jakby kogoś interesowało. Tylkoż, jak już mówiłem, no ktoś tutaj zadbał o tego. Tylko przydałoby się jeszcze jakieś oznakowanie, żeby było to miejsce łatwiej znaleźć. Jakaś tabliczka czy coś, prawda, nakierowująca na to miejsce. A tam jak pojechała ta sita, to jest zaraz rzut beretem torowisko. To tyle.